autor książki Ostatnie Roki. I to jest książka dotycząca przesiedleńców z Podjazia, Zabrzega, Zarzecza. Także jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tą pozycją, pan Nowrotek z nami tutaj jest, można tą pozycję zakupić, a może się uda w przyszłości niedługiej zorganizować również spotkanie odnośnie promocji tej książki. Ja oddaję głos pani Sołtys. Chciałam podziękować inicjatorowi i Igokowi za zorganizowanie tego spotkania. Naprawdę nie żałuję, że tu dzisiaj przyszłam i powiem tak, muszę się przyznać, że nie znałam waszych losów. Chylę przed wami czoła za to, że przeżyliście i cieszę się, żeście znaleźli w Międzyrzeczu tą ojczyznę, że się czujecie Międzyrzeczanami. Wiem, że na pewno było wam ciężko i trudno, ale myślę, że dzisiaj już tych różnic nie ma. Ale bardzo fajnie by było, gdyby te wszystkie wspomnienia jeszcze i te wszystkie materiały, które mamy, żebyśmy zebrali w jakąś całość, żeby pozostał ślad naszym Międzyrzeczu jako historię Kresowia i myślę, że później, bo wiemy, że Międzyrzecze to jest górne, zwłaszcza to jest cały zbiór ludności z różnych terenów Polski. Was jest naprawdę bardzo duża grupa, była przynajmniej, teraz już jest mniej, ale potomków waszych też tu widzę bardzo dużo. Dziękuję młodzieży, że przyszliście, że chcieliście poznać i kultywować, zachować te wspomnienia waszych dziadków i pradziadków. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I myślę, że dziękuję tutaj wszystkim tym starszym osobom, które przyszły. Widzę panią Łopacką, widzę tutaj, widzę no, panią Rozalię, to by wiem, że była i też pani jest rodzina Krupników, jest z rodziny Lisów, ktoś jest z rodziny Głowiaków, pani ten no nie ma. Nie wiem, czy pani korzenie też były z rodzice z jako Gibasów, tak, no to czyli, ale samy Głowiak, nazwisko jest z innej linii. Wiem, dlatego mówię i dziwię się, że ich tu nie ma, bo też tu powinni być, bo ich jest bardzo dużo. Także, że no bardzo, bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję z rodziny Wydruch, którzy tu się osiedli, widzę też są i myślę, że wspólnymi siłami nam jeszcze rozpozwoli i zdrowie, że zdążymy przed końcem naszego życia zebrać tą waszą cząstkę wspomnień. Tutaj dziękuję bardzo.